Skąd miałem wiedzieć, że tutaj lawa będzie? Uff. Okej. Tam jest exit. No ile? Kurde, ile ty? Ile on potrzebuje tego damage'a? Jezus Maria, ale te ostatnie rundy bonusowe są ciężkie. Oj, one są bardzo ciężkie. The short trip. Proszę was. Gdzie moje maniery, jeżeli chodzi o moje światełka? No kurczę pieczone, światełka muszą być. Najgorzej. To jest w sumie fajne, bo to jest jakby już taka bardzo oryginalna runda magika, tym bardziej, że no mówię, no playtopi nie mieliśmy w Raymanie jedynce, jak już to w szalonych kurlikach na GBA, więc to tym bardziej sprawia, że ta runda bonusowa jest na swój sposób oryginalna. Aczkolwiek to, że ginę w lamerski sposób już nie jest takie fajne, już jest bardzo brzydkie niefajne. Ale nie wydaje się ona długa ta runda, skoro mamy tak mało czasu. Więc podejrzewam, że gdzieś tutaj jest zaraz exit. Serio. To było piękne. Ważne, że jest zaliczone. The Train Tunnel. Aha, czyli po prostu ucieczka przed zabójczą ciuchcią. Przed Tomkiem i przyjacielem. Halo! Co to miało oznaczyć? Ej, to jest łatwa runda bonusowa, no. Tylko mnie ten Tomek strollował, ta zabójcza ciuchcia mnie strollowała. O nie! No nie! Ej, no! Tak ja się nie bawię. No, jeszcze lepiej! Dobra, tutaj będziemy mieli ostatni już świat. Door to door, czyli drzwi do drzwi. Okej. A, to będzie to. Czyli będziemy musieli odpowiednie klucze do drzwiczki wklepywać. Strasznie żmudna minigierka, nie żebym tutaj się czepiał. Więc może korzystając z chwili porozmawiajmy sobie o śniegu. O! To jest zawsze fajny temat. Spadł w końcu u was ten śnieg?
bo u mnie spadł. Ja to nagrywam 5 stycznia. I 5 stycznia już mamy od groma śniegu, moi kochani. Od groma. Tak więc... Szkoda, że na święta śnieg się nie chciał pojawić. Skurczysyn. Wiecie, nie to, żebym ja jakoś tęsknił za śniegiem, bo nie ukrywajmy, ale jestem ostatnią osobą, która lubi zimę. Wolę jednak wiosnę i lato, aczkolwiek do wyboru, do koloru. Jednak święta bez śniegu to są słabe święta. Przynajmniej te Bożego Narodzenia. Bo kwietniowe, no to ja nawet nie liczę, no bo one... Bądźmy sobie szczerzy, są zawsze we wiosnę, więc... Więc tam to śnieg nawet nie ma prawa być. Zacznijmy od tego. Okej. To brzmi jak jakiś plan. Dobra. Nie lubię zawsze właśnie w taki sposób zabijać tych antytunków, bo wiem, na czym to polega i jak to się zwykle kończy. Więc może teraz się wstrzymajmy. O. Coraz bardziej mi się to nie podoba. No, w taki sposób mogłem to zrobić. I byłoby o wiele lepiej, przynajmniej byśmy mieli to dawno z głowy. No, ale nie była to w sumie aż tak trudna runda bonusowa, jakby mi się wydawało. Nawet nie mogę zapisać, szkoda. Sugar Rush, The Final Slide, Dark Magicans Challenge, Boss Rush, Cost 35 na 40, czyli zrobiliśmy prawie wszystko. Prawie wszystko. Dobra, czyli teraz runda bonusowa tutaj będzie polegała na tym, że... No po prostu będzie musieli przejść poziom, tak jak każdy inny. Mówię, to jest fajne, że w sumie pierwszy raz w historii Raymana jedynki Candy Chateau ma swoją jakby rundę bonusową, nie? A nawet 3 rundy bonusowe, więc... No to daje jakiś taki w sumie smaczek. Szkoda, że tego twórcy w ogóle nie zrobili ten... za czasów Raymana właśnie jedynki. Ja wiem, że ja się powtarzam non-stop, jestem taki strasznie monotematyczny dzisiaj, jeżeli chodzi o tematy, no ale... Trochę taka jest prawda, że szkoda, że tego nie ogarnęli. Choć może nawet i lepiej z drugiej strony. W jaki sposób ja miałbym się tam dostać w tak krótkim czasie? Co to w ogóle jest? Ty, fajne! Co to jest, kurczę, pieczone?
Ty, muzyka i tło tutaj, to jest przepiękne normalnie. Ty, ja w ogóle nawet o tym nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Że taki poziom jest. Co to w ogóle są za przeciwnicy? What the fuck? Co tutaj się właśnie stało najlepszego? Ktoś jest mi w stanie to w ogóle wyjaśnić? I te klatki tam w tle. Kurczę, pieczone. Świetne tło, to jest bardzo świetne tło i ogólnie sama muzyka w tle, jak i klimat tego poziomu jest po prostu nieziemski. Szczerze powiedziawszy, pozytywnie jestem zaskoczony. Ty, to są platformy z klatki zrobione. Z tego spodu klatki w sensie. O, ja cię sunę. Ej, nie wiem, nawet nie wiem, co ja mogę tutaj powiedzieć, serio. Dobrze, znowu mamy pełne zdrowie. Teraz jestem bezpieczniejszy o wiele, wiele. Bezpieczniejszy i spokojniejszy. Tylko chyba się teraz zgubiłem, szczerze. A nie, tam coś jest. Dobra. Chciałem powiedzieć, że się zgubiłem. Ale co to są za stwory? To mnie najbardziej zastanawia. Aż mnie tutaj zaswędziało. What? Co to jest za cyklop? Co to było za oko? Boss rush. O Jezu, boss rusha nie chcę robić. W sensie boss rushu. Boss rusha, boss rushu. W ogóle wróćmy do mapy głównej i zobaczymy, ile będę miał procent gry. Jak zapiszę, o ile to w ogóle coś mi dało. Przejście tych rund bonusowych, więc... Wait a second, moi drodzy. 92% dało dużo. Oj, dało bardzo dużo. Jedziemy dalej z koksem w takim razie. Przynajmniej zrobimy tyle. Albo jeszcze inaczej. Wiecie co, zrestartuję gierkę. Bo troszeczkę tło się schrzaniło.
Dobra, może zróbmy teraz Candy Climber. Tak w ramach rozluźnienia, ponieważ to będą elektronki. One nie są jakoś super trudne. To jest w ogóle jeden z moich chyba ulubionych challenge, jeżeli chodzi o rundy bonusowe Magika. Bardzo lubię challenge z elektronami. Nie są one za trudne, są takie fajne. Dobrze, że zginąłem, ponieważ tam mamy, tam mieliśmy jeszcze u góry. Nie tak. Zdecydowanie nie tak. Dobra, pełne skupienie teraz, moi drodzy, pełne skupienie. Ja tu się nic nie odzywam. Dobra, teraz pełne skupienie. Dlatego ja się nie będę odzywał, wy będziecie mieli po prostu wyjątkowo spokojniejszą sesję znowu dzisiaj. Bo ja to chcę zrobić na spokojnie, bez zbędnych ceregieli. Nie chcę tego powtarzać po 500 tysięcy razy. Słuchajcie sobie muzyki Magika, którą będziecie i tak już żygać. Prawdopodobnie. Oczywiście, że tak, bo jak żeby inaczej. Na totalnym rushu, ale się udało. I to najważniejsze. The final slide. Slide, przepraszam. Czyli ostatni zjazd. Ciekawe, czego tym razem będziemy musieli tutaj unikać. A, nie będziemy mogli oczywiście tracić prędkości, no bo jak żeby inaczej.
Tam jest exit, widziałem. Ślepy nie jestem. Ale zdenerwowany już tak. Okej. Czyli mamy teraz sekwencję już bez zjeżdżania, całe szczęście. Takie szczęście, że i tak by mi się nie udało, ponieważ miałem tylko jedną kropkę zdrowia. Jedną. Jak tutaj ogarnąć tak, by nie zginąć? Jak? No słyszałem, że ten... Słyszałem, że był. Jaką mówię? Vegas? No, domyślam się, co... A. To, że się w śniegu? On gonił śnieg. Jula poszukała? Serio, Wojciec? Czemu bałwanka obsikałeś? Ale wiecie co zauważyłem? Że w tej gierce jest coś takiego, że w momencie kiedy jesteś już wręcz pewien, że ci się nie uda z tą patelnią, że jest szansa, że ta patelnia zjedzie. To gra robi coś takiego, że jakby ta patelnia sama z siebie zaczyna dostawać boosta. Więc to tak jakby Raymani zrobił celowo, nie? Taka, nie wiem, sztuczna inteligencja, whatever. Nie wiem nawet jak to ująć. Bo wiem, że w oryginale było tak, że ta patelnia jak ci zwalniała, to ci już zwalniała i kurde zjeżdżałeś w dół, a tutaj to... Nie wiem, Raymani zrobił to chyba specjalnie, albo zrobił to na takiej zasadzie, żeby faktycznie było to do przejścia. Ale jedno muszę mu przyznać, poziom trudności w tych rundach jest wygórowany. Nie spodziewałem się, że one będą tak ciężkie, nie? Szczerze, te rundy bonusowe. No sami zobaczcie, że ta patelnia zamiast zjeżdżać w dół, to ona jeszcze do góry leci. Thank you.
To trzeba zrobić tak, żeby przynajmniej starać się nie oberwać. Znowu jeden punkt zdrowia. Znowu jeden punkt zdrowia. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Nie ma tego mojego klaunika. Bardzo dobrze. Zginął. Znowu, kurde. Czy naprawdę ten poziom musi być napastwiony tym... Nie tyle co nożykiem, co jeszcze tymi, kurde, małymi boboklaunami? To są naj...
Oni są najbardziej denerwującym wrogiem, kurde, chyba z całego tego levela. Nie licząc jeszcze tych klaunów, którzy bombardują ciebie, nie? Chryste panie, całe szczęście. To była już końcówka. Zostało nam tu Sugar Rush, Pinpoint Precision, The Thorn Garden. I tak to będziemy mieli wszystko zaliczone. No i Boss Rush oczywiście, ale kto się tam Boss Rushem interesuje? Teraz pytanie, gdzie ja miałem podejść? Aha, Dark Legacy, The Final Challenge. Co to jest w ogóle? Ej, już mi się podoba ten poziom, nie? Pod względem soundtrackowym, jak i level designerskim, no to kurde pierwsza klasa jest. Sorry, level designowym, to chciałem bardziej powiedzieć, niż level designerskim. Kurde, zmutowani łowcy. W sumie to trochę takie, nie wiem, zmutowane The Dream Forest. Albo The Dream Forest po elektrowstrząsach. Aha, to ja muszę tutaj pod tym iść. Tutaj dużo kolców jest strasznie. Ale kurczę, muzykę skądś kojarzę, ale nie wiem nawet skąd. Chyba to jest remix jakiegoś poziomu z Raymana. Takie ja odnoszę wrażenie, może i głupie, ale odnoszę. Dobra, jest checkpoint. Hurra, całe szczęście. Nie ma innej drogi, więc musimy tamtędy iść. Ale mówię, jak się wsłuchuję w ten soundtrack, to kurde, znajomy dosyć. Jakbym go gdzieś już słyszał. Teraz oczywiście musimy być sprytniejsi niż te kamienne komary. To jak się tam dostać? Shrayman nawet tam doskoczyć nie chce. No chyba, że w taki sposób. Tylko to też jest słabe, bo za każdym razem, żebym dostał się gdzieś dalej, to muszę siebie zranić. Co dla mnie tak trochę sensu nie ma, no ale... Poziom rządzi się swoimi prawami. Dobra, pierwsza sekcja jest ukończona. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Dobra, lecimy do tego czegoś, co tam jest na dole. Podejrzewam, że jest to prezent, aczkolwiek mogę się mylić.
To już wiem, o jakim wyżeście mi poziomie wspominali, że ten, że to nie będzie łatwy poziom. Pamiętam, że Capybar chyba właśnie o tym wspominał i chyba Maciej. Teraz już wiem, dlaczego nie jest on łatwy. Teraz już wiem, o co wam tak naprawdę wszystkim chodziło. Wy po prostu czekaliście na to, żebym zmierzył się z tym poziomem, żebym pocierpiał trochę, co nie? Przyznajcie się. Czekaliście na to, no weźcie. Słuchajcie, znamy się nie od dziś. Wszyscy wiemy, że wy na to czekaliście. Aha, czyli musimy najpierw przeciąć. Dobra, mam dosyć i zrobię to chyba już w postprodukcji. Mam po prostu tego dosyć. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i mam nadzieję, że wam się podobało.